W ostatnich latach stale maleje liczba aptek w Polsce. Tworzy to wiele problemów, zwłaszcza dla osób z małych miast oraz obszarów wiejskich. Nieczęsto muszą one pokonywać większe odległości oraz spędzać więcej czasu na poszukiwanie leku w danej aptece. Jednym z proponowanych rozwiązań, skutecznie rozwiązujących ten problem, byłoby wprowadzenie sprzedaży leków przez internet. Takie przepisy są już w Polsce, ale obejmują one jedynie leki bez recepty. Dzięki temu można by zaangażować więcej osób, które mogłyby pomóc osobom starszym lub niepełnosprawnym w zamawianiu takich leków przez internet. Takie rozwiązania funkcjonują już chociażby w Holandii i przyczyniają się do rozwoju nowych aplikacji, przypominającym takim osobom o tym, że należy wystawić kolejną receptę, a także o tym, że zbliża się czas na zakup kolejnej partii leków. Dzięki temu można skuteczniej rozwiązać problem dłuższych kolejek w aptekach oraz dłuższego czasu oczekiwania na leki. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz raport.